Kolejny druk. Projekt uchwały według druku nr 1396, zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 statutu miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1396. Minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Myślicka. Projekt grupy radnych, druk nr 1396, w trybie jednego czytania. Referuje pan Włodzimierz Pietrus. Panie Przewodniczący, taki kontakt do przywołania komisji wniosku z tym, że jest to projekt uchwały, który wymaga analizy ze strony pana prezydenta. Po pierwsze, grupa rady wniosła o uczytanie tego projektu. Natomiast po drugie, prosił o drugi termin poprawek, powiedzmy 2-3 miesiące, ze względu na to, że żeby dać szansę, jeżeli pojawi się analiza do wykonania danych zmian w projekcie, tą poprawką czy poprawką, to jest to pierwsze. Projekt uchwały wynika z tego, że kilkaset, około 600 mieszkańców wniosło do biura planowania wniosek o zmianę tego planu miejscowego Myśliwska w zakresie wysokości, która w tej chwili wynosi maksymalnie 30 metrów. Wnioskowana wysokość przez mieszkańców do 16 metrów, to maksymalna. Ja tylko powiem, że uzasadnienie do tego jest takie, że w terenie zabudowy jednorodzinnej, częściowo wielorodzinnej, ale maksymalnie 5 kombinacji pojawił się przynajmniej jeden budynek o wielkości 35 metrów i są w toku próby prowadzenia następnych budynków wysokich rzędu no ponad 30 metrów między zabudową wielorodzinną czy też niską wielorodzinną. I żeby nie czynić dalszej dewastacji urbanistycznej dla tego terenu, żeby nie doprowadzać do jakichś niepokojów wręcz społecznych w obszarze Płaszowa, wnieśliśmy jako grupa radnych projekt o zmianę tego planu miejscowego. No, żeby doprowadzić do takiej normalnej sytuacji, czyli żeby te obiekty nie mogły powstawać tak wysokie. Oczywiście w planie miejscowym jest pewien zapis, który jakby dopuszcza tą wysoką zabudowę pod warunkiem, że ona nie będzie jakby w konflikcie z sąsiednią zabudową, ale jest nieegzekwowana. To znaczy, mimo tego zapisu Wydział Architektury wydaje zgodę na zabudowę wysoką, kierując się tylko i wyłącznie jednym zapisem, czyli maksymalna wysokość 33 metrów. I właśnie no, trudno mi jest dalej, no, nie będę już długo komentować, ale jest jedna najważniejsza sprawa, aby fond zabudowy wielorodzinną wysoką do 36 metrów zmienić w planie miejscowym do niższej, czyli do 16, czy też do 18 metrów, jak to wnioskowała również Rada Dzielnicy 13, która też wzywała półtorej roku temu prezydenta do tego, aby dokonać tej korekty wysokości w imieniu właściwie tych mieszkańców. I to jest taki no, drugi argument, który przemawia za tym rozwiązaniem. Z tego co ja wiem, również prezydent jest przekonany do tego, że należy dokonać korekt w tym obszarze. W szczególności skorygować również zapisy w planie studium. No ale żeby do tego doprowadzić, musimy wszystko zrobić, aby odbyło się to zminimalizowanym kosztem ewentualnie, no bo oczywiście mam świadomość, że grożą pewne roszczenia z tego tytułu i żeby tego nie było, no dokonać tych zmian w zminimalizowany sposób. To jest tyle z mojego punktu widzenia, w imieniu projektodawców więcej, jeżeli są pytania, to odpowiem. Natomiast jak mówię, wnioskuję o tak, powiedzmy, 2-3 miesięczny termin poprawek jak to. I jeszcze no, chciałem też zwrócić uwagę na to, ponieważ analizowaliśmy tutaj statut. Statut niestety jest miasta prawa tutaj w tym punkcie ułomny i nie możemy wnioskować o przerwanie procedury procedowania tego druku.
tak jak to się dzieje przy poprawkach, które wymagają wyłożenia, to tutaj ta procedura wymaga przeprowadzenia analizy ze strony prezydenta i właściwie powinienem zawnioskować o coś takiego, ale z formalnego punktu widzenia nie mogę. W związku z tym dlatego proszę o ten wydłużony termin poprawek. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę pana Piotra Świtalskiego o zabranie głosu. Termin jaki? Trzech miesięcy? Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Nazywam się Piotr Czytarski, jestem mieszkańcem Płaszowa, mieszkańcem tamtego regionu i chciałbym tylko uzupełnić kilka zdań tego, co powiedział pan radny. Jak państwo widzicie na slajdach, obrazują one, obrazowały ten rejon. Najważniejszą rzeczą w sprawie, która obecnie się toczy w sprawie myśliwskiej, jest to, czy domy, które zostały pokazane na tych slajdach, znikną. Czy rodziny, które tam mieszkają, zostaną zmuszone do wyprowadzenia się bądź znacznego obniżenia wartości komfortu życia. Proszę państwa, 3 lata temu ten domek po prawej, piękny, nasłoneczniony, ludzie żyli spokojnie. W tym momencie, proszę pani, rodzina, która tam mieszka, musi się borykać z taką trudnością. I w przyszłości, podobnie inne rodziny z tego rejonu, mogą się zmagać z podobnymi kłopotami. Jest około 50-100 rodzin. Na jednym z tych slajdów był pokazany dom i dom, które świetnie współgrają i do tego dążymy. I tak jak pan radny wspomniał, mieszkańcy, którzy w liczbie 600 podpisali się pod tym wnioskiem o zmianę planu, rada dzielnicy, która wielokrotnie też działała w tej sprawie, liczymy, że państwo znajdziecie rozwiązanie takie, które postawi na pierwszym miejscu dobro mieszkańców. I o to apeluję w imieniu stowarzyszenia, które zajmuje się tą sprawą, które powstało w związku z tą sprawą i w związku i w imieniu też tych rodzin, które tam mieszkają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Jest wniosek o i są podpisy, aby druk był dwuczytaniowy. Będziemy głosować do bloku głosowań